Krzysztof Borys, witam Państwa i zapraszam na sportowe podsumowanie weekendu. Wielkie koszykarskie derby Trójmiasta dla Trefla. Polpharma po strachem liderów. Lechia na wiosnę jeszcze bez zwycięstwa. Arka z kompletem wygranych sparingów w Gdyni gotowa do rundy rewanżowej. Pięściarze Hussars Poland przegrali z Azerbejdżan Baku Fires. Energia Czarni Słupsk w Kołobrzegu pewnie 81-62 pokonali Kotwice Kołobrzeg, a w Trójmieście po raz 19 rozegrano wielkie koszykarskie derby. Wicemistrz Trefl Sopot podejmował mistrza kraju Asseco Procom. Po raz piąty w historii tych pojedynków wygrali Sopocianie. To było spotkanie, które widzów zgromadzonych w Ergo Arenie rozgrzało do czerwoności. Można powiedzieć jednak, że prawdziwe emocje zaczęły się w ostatniej kwarcie. Trefl na jej początku miał 13-punktową przewagę nad aktualnym mistrzem Polski Asseco Procomem, ale ta zaczęła szybko topnieć, kiedy Gdynianie trafili kilka razy z rzędu, a skuteczność jakby na chwilę opuściła gospodarzy i w sopockim zespole zrobiło się nerwowo. 4 punkty różnicy w 36 minucie i 4 minuty nadziei po jednej i po drugiej stronie. Te wojny nerwów wygrali jednak koszykarze Trefla, którzy w końcówce byli po pierwsze skuteczni, po drugie popełnili mniej błędów, a po trzecie, ku radości swoich fanów, efektowni. Choć to ostatnie było tylko miłym dodatkiem. Trefl Sopot Asseco Procom 78-65. Zagraliśmy bardzo dobrze w obronie szczególnie i to przyniosło pożądany efekt. W zasadzie od początku do końca graliśmy bardzo intensywnie, trochę niepokoi, rozsłoniona przewaga 15-punktowa. Małe problemy, ale zawsze zdarzają się takie zadyszki. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy. W pewnym momencie uśpiliśmy przeciwnika, doszliśmy ich. Brakło 2 celnych rzutów na remis. Myślę, że wtedy psychologiczna przewaga zaczęła by na boisku się wyrównywać. Także niestety nie wpadły 2 rzuty. Zebrali nam w ataku, również dobili. Byli lepsi, dlatego wygrali. W Gdyni natomiast lepsi okazali się koszykarze Jeziora Tarnobrzeg, którzy 75-72 pokonali Start. Najwięcej punktów dla Gdynian, 25, zdobył Robert Rothbart. 22. kolejka Tauron Basket Ligi przyniosła sporo emocji, nie brakowało też sensacji. Jedną z nich była przegrana lidera rozgrywek PGE Turowa Zgorzelec w Starogardzie z Polpharmą. Kociewskie Diabły zwyciężyły 85-79. Farmaceuci wygrali piąty kolejny mecz przed własną publicznością, gdzie nie doznali porażki od 15 grudnia. Podopieczni Mindaugasa Budzinauskasa są prawdziwym postrachem liderów. 2 tygodnie wcześniej bowiem rozbili u siebie Stelmet Zieloną Górę. A w naszym studiu trener Polpharmy Mindaugas Budzinauskas i skrzydłowy Kociewskich Diabłów Aleksander Lichodzijewski. Kłaniam się, panowie. Dobry wieczór. Niezwykle ważne te ostatnie 2 zwycięstwa, trenerze, budujące na pewno pewność siebie. Trenerze, wiem, że pozwolił pan swoim zawodnikom na pewne szaleństwo po meczu z Turowem. Co to było? No, uważam, że kiedy pracujemy, to musimy pracować. A kiedy zrobiliśmy dobrą pracę, to można trochę pozwolić sobie i dobrze zabawić. Czyli kawka, herbatka po meczu, tak, rozumiem. No, zanim zadam kolejne pytanie, posłuchajmy, co trener Mindaugas Budzinauskas mówił tuż po przyjściu do zespołu Polpharmy. Jestem realistą, nie jestem jakimś tam fantastem. To oczywiście będzie bardzo, bardzo trudne zadanie, bo Stelmet i następne zespoły to są bardzo dobre zespoły. Po 3 miesiącach pracy okazuje się, że jednak pofantazjować można, trenerze. Jesteście na 7 miejscu w tabeli i przede wszystkim gracie dużo lepiej. Co na ten moment jest waszą siłą? To zdecydowanie jest zespół. Teraz mamy taki zespół, każdy wie, że może coś dać temu zespołowi. Kiedy gramy w każdym meczu, wszyscy są gotowi do gry i naprawdę wszyscy dają sobie wszystko. I to jest łatwo pracować z takim zespołem i dla mnie to jest duże, jak to... Zaszczyt może pracować, tak, z takim zespołem? Naprawdę. Czuję się bardzo szczęśliwym, że mam taki zespół. Mam dobrych zawodników. Na wszystkie pozycje mam naprawdę dobrych zawodników, które są nie tylko dobrymi na boisku, ale poza boiskiem też bardzo dobrze komunikuję między sobą. Jest dobra relacja między trenerem i zawodnikami i to dla mnie jest najważniejsze i dlatego chyba są takie wyniki. Olek, właśnie miałem zapytać o tą komunikację pozaboiskową. Czy wy też poza boiskiem, poza treningami jesteście takim kolektywem? Spotykacie się może? Tak, ja na pewno się spotykam bardzo często z chłopakami poza boiskiem. Zespół naprawdę, to widać też, to czuje się w meczu też, że
każdy no, kibicuje dla drugiego, pomaga na pewno w obronie drugiemu, jak jeden pomyli błąd. I taka jest też siła tego zespołu, myślę. I siłą tego zespołu jest chyba właśnie to, o czym mówicie, kibicowanie, ale też nie wewnątrz zespołu, ale też to, które macie w hali. 5 z rzędu wygranych we własnej hali. Ta hala was niesie, to widać. To bez wątpienia. Oczywiście, że nasi kibicy po takim, można powiedzieć, trudnym początku sezonu czekali na zwycięstwa i teraz w każdym meczu mamy super taki doping, który idzie od tych kibiców i w hali panuje naprawdę super atmosfera i dlatego jest, no, nam bardzo fajnie się gra i bardzo łatwo to jest, łatwiej wygrywać zawsze. Ta energia też przenosi się, prawda, z trybun na boisko. Tak. Olek, ty mówiłeś niedawno, mówiłeś, 7 miejsce będzie trudno wywalczyć, lecz 8 jest w naszym zasięgu. Tymczasem jesteście na 7 miejscu właśnie, z dużymi apetytami na play-off. Tak, jak najbardziej. Myślę, że nikt się nie spodziewał tego, że będziemy wygrywać aż takie mecze. Chociaż wiedzieliśmy, że mamy ogromny potencjał. Też na początku sezonu wiedzieliśmy o tym. Jednak to jest sport, nie zawsze wychodzi tak, jak zawodnicy są na papierze, ale na boisku coś innego wychodzi, więc bardzo się cieszymy, że tak idzie. Idzie w dobrym kierunku. Jak będziemy robili swoje, to myślę, że będzie dobrze. Waszą siłą na pewno jest defensywa. To, co trener, prawda, starał się mówić na początku sezonu, starał się wbić do głowy koszykarzom, ale też w ofensywie sobie dobrze radzicie. To jest pewną niespodzianką może. Jesteście takim zespołem dosyć nieobliczalnym dla rywali. Tak, no można powiedzieć, nie można wygrać mecz tylko ofensywą czy tylko defensywą. Jest i to, i drugie, i trzeba dobrze radzić i na swojej połowie boisku i na przeciwnika, ale no, defensywa to jest taka gwarancja stabilności, tak, że w ataku to może jeden dzień być lepiej, drugi dzień gorzej, ale w defensywie cały czas musimy pracować, cały czas dobrze bronić i wtedy mamy zawsze szansę na sukces. Nie tylko wtedy, kiedy mamy dobry dzień, czy tam nam dobrze idzie, to, ale mamy bardzo utalentowanych zawodników w ataku, tak jak na przykład Ben McCauley, które są naprawdę bardzo utalentowane zawodnicy i ja wiem zawsze, że w ataku jakoś sobie poradzimy, tak? Ale zawsze trzeba szukać jakiegoś złotego środka. Obronie, bo w obronie zawsze trzeba zawodnikom wyłożyć wszystkie swoje siły, bo nie wszyscy chcą to normalnie pracować bardzo mocno w obronie, bo to jest bardzo ciężka praca, której tak bardzo nie widzi kibicy, nie widzi presa, nie widać tego w statystykach i to jest, ja jestem bardzo zadowolony, że teraz zawodnicy to rozumią i naprawdę bardzo ciężko pracują w obronie też. No i tej ciężkiej pracy, na pewno ta ciężka praca będzie musiała, znaczy będziecie musieli bardzo ciężko pracować, bo w ostatnim meczu zagracie z Asseco Prokopem Gdynia. Olek, jakie przewidywania, jaki scenariusz? Myślę, że nie myśląc o tych problemach, co tam Asseco Prokop teraz ma, że to jest nadal dobry zespół, dobrych zawodników mają i teraz przegrali derby, na pewno będą chcieli skończyć tą rundę zasadniczą wygranym meczem przed własną publicznością. Ale my się nikogo już chyba nie boimy. Myślę, że znamy swój potencjał, wiemy co możemy i trener w nas wierzy i myślę, że mamy duże szanse wygrać ten mecz. Wygrać ten mecz, otwarta droga też do play-offów. Będziecie walczyć pewnie w drugiej części sezonu, w tej drugiej szóstce. Życzę wam tam powodzenia i dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. Polska sztafeta 4x400 metrów z Łukaszem Domagałą, reprezentantem AZS-u AWFIS Gdańsk w składzie, wywalczyła srebrny medal halowych Mistrzostw Europy w Göteborgu. Zwyciężyli Rosjanie. To już drugie srebro dla Trójmiasta podczas tej imprezy. Anna Rogowska wywalczyła tytuł halowej wicemistrzyni Europy. Sopocianka broniąca w Göteborgu tytułu musiała uznać wyższość Brytyjki Holly Bleasdale, z którą przegrała po dogrywce. Lechia Gdańsk wciąż bez zwycięstwa na wiosnę. Tym razem biało-zieloni na PGE Arenie zremisowali z Pogonią Szczecin. Gdańszczanie bramkę stracili w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Arka Gdynia w ostatnim sparingu przed rundą wiosenną po bramkach Rafała Grzelaka i Markusa da Silvy 2-0 pokonała czwartoligową Kaszubię Kościerzyna. Warto dodać, że żółto-niebiescy na Narodowym Stadionie Rugby w okresie zimowym byli niepokonani.
Nie było niespodzianki w 19. kolejce Ekstraklasy futsalu. Akademicy z Gdańska 1-7 przegrali na wyjeździe z liderem Pogonią Szczecin. Siatkarki Atomu Trefla Sopot zwycięstwem w rewanżowym spotkaniu z Pałacem Bydgoszcz zapewniły sobie awans do najlepszej czwórki Pucharu Polski. Turniej za tydzień w Pile. Do niespodzianki doszło w meczu Superligi Piłkarzy Ręcznych pomiędzy MMTS-em a Chrobrym Głogów. Kwidzynianie przegrali we własnej hali 30-32. Ze zwycięstwem z Kielc wróciły szczypiornistki Wistalu. Przegrał Osi Sambord Czew. W Lubinie zespół z Pomorza uległ różnicą 6 bramek. W hicie 19. kolejki pierwszej ligi piłki ręcznej mężczyzn wicelider Wybrzeże Gdańsk 29-24 pokonał trzeci zespół w tabeli Warmię Olsztyn. Podopieczni Daniela Waszkiewicza i Damiana Wleklaka ani na chwilę nie oddali prowadzenia w meczu i bez przegranej na wiosnę wciąż zachowują szansę na dogonienie lidera KPR-u Legionowo. Zwycięstwa odniosły też pozostałe pomorskie zespoły. Spójnia Gdynia w Warszawie nad AZS-em, SMS Gdańsk w Lesznie, Sokoły z Kościerzyny w Elblągu, a Pomezania u siebie z Grunwaldem. W Budapeszcie polskie florecistki z gdańszczanką Anną Szymczak w składzie zdobyły srebrny medal Mistrzostw Europy Kadetów. Wcześniej Polka sięgnęła po brąz indywidualnie. W Wyszkowie pięściarze Hussars Poland 0-5 przegrali swój piąty mecz w zawodowej lidze WSB. Rywalem biało-czerwonych był faworyt całych tegorocznych rozgrywek, Azerbejdżan Baku Fires. Nas interesował przede wszystkim pojedynek reprezentanta Gdańska Adila Aslanowa. Adil Aslanow był pewnym punktem polskiej ekipy. W walce numer 2 gali w Wyszkowie zawodnik urodzony w Azerbejdżanie trafił jednak na niezwykle wymagającego przeciwnika. Magomed Ali Ukajew w ringu czuł się niemal jak u siebie i pewnie punktował reprezentanta Husarii. W walce było trochę zapasów i przepychanek i choć serce do walki Aslanow pokazał wielkie, to po prostu to nie był jego dzień i pięciorundowy pojedynek przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Polacy wciąż jednak liczą się w walce o ćwierćfinał. I teraz to wszystko. Polecam sport w naszych codziennych serwisach. Do zobaczenia.